Małe rzeczy mogą mieć wielkie znaczenie. O parę centymetrów większy rozstaw kół. O kilka procent większy moment obrotowy. O gram lub dwa lepsze proporcje masy do mocy. O kilkaset złotych mniejsza rata kredytu. O, taka maleńka. Renault Clio w superatrakcyjnym kredycie multiwybór. Liczy się wielkość. O nie! Mamy takie same sukienki. No chyba nie całkiem. Twoja wygląda rewelacyjnie, a moja jakby miała 100 lat. Ulubiona sukienka. Za często ją nosisz i za często pierzesz. Uśmiech! Czy ubrania muszą z czasem szarzeć? Już nie. W laboratorium Ariela znaleźliśmy na to sposób. Zobaczcie, że kiedy pierzemy rzeczy razem w zwykłym proszku, drobiny brudu mogą wędrować między nimi i osiadać na materiale. No proszę, sami widzicie, co się dzieje po wielu takich praniach. Nowy Ariel zaś zatrzymuje brud w wodzie i nie pozwala mu wędrować. Spójrz na różnicę. Którą sukienkę wolisz założyć? Cześć! O, nowe ciuchy! Mhm. I nowy proszek. Ariel. Rzeczy wyglądają dłużej jak nowe. Bosman! Bezalkoholowe! Od razu postawi pana na nogi. Bosman. +0 774 587. Twoje marzenia w zasięgu ręki. Na tej linii przeżyjemy razem cudowne chwile. Jeśli chcesz, możesz słuchać do woli mojego głosu. Jeśli chcesz, powiesz mi swoje sekrety. Naszym namiętnym dziewczynom przekaże je twoja osobista, automatyczna sekretarka. 0774 587. Nareszcie razem. A pan tak siedzi i co? Ani be, ani me, ani kukuryku. No ja czekam, co pan powie. Pełno nas, a jakoby nikogo nie było, jedną malutką władzą. Tak wiele ubyło. Polskę, proszę pana, cenzurują. Otóż na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badylek. Lęber. Tak, fakt. Tak, fakt. Ostre porno trzeba tępić. A, rozumiem. Wyżej 80-tki to już będzie miękkie porno, chyba, nie? Program Ale Plama. Jutro o 17.45. Do domowego zoo trafił jako nieszkodliwa maskotka. Lecz wkrótce ujawnił swoją morderczą moc. Jest narzędziem zbrodni i zabójcą, który wymyka się spod kontroli. Klaus Kiński i Oliver Reed w thrillerze Jad. Jutro o 22.45. Niezwykłe konkurencje i rekwizyty. Jeśli umiesz wybierać, wygrasz wszystko albo nic. Teleturniej Krzysztofa Iwisza. Wszystko albo nic. Jutro o 18.00.